Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Koleżanki Porozmawiajmy. To jest podcast, w którym rozmawiam z kobietami, także ekspertkami w różnych dziedzinach o ciele, o psychice, o duchu, o relacjach i o dobrym życiu. Ja mam na imię Martyna i jestem tutaj gospodynią, a jest dzisiaj ze mną Ewa Wasilewska-Kamińska. Cześć Ewa. Cześć, miło mi. Ewa jest doktorem nauk społecznych, wykładowczynią na Uniwersytecie Warszawskim. Jest także autorką kanału na YouTubie Żona Biskupa, a to dlatego, że Ewa jest żoną biskupa Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce. Zgadza się? Zgadza się, tak. To jest część prawdy o mnie, tak. I o czym będziemy dzisiaj rozmawiać? Dzisiaj będziemy mówić o roli kobiet w Kościele, ale szczególnie o roli pastorek i o roli biskupowej. Zapraszam Was bardzo serdecznie do słuchania i oglądania. Przypominam, że możecie słuchać naszego podcastu na wszystkich popularnych platformach takich jak Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Empik Go i innych. Jesteśmy też na YouTubie i tam możecie oglądać nasze odcinki, a codziennie śledzić Koleżanki Porozmawiajmy na Facebooku i na Instagramie. Zachęcam Was też bardzo do tego, żebyście followowali i obserwowali nas, bo to pomaga nam rozwijać kanał. A teraz zapraszam już do odcinka. Ludzie słyszą bądź widzą w internecie żona biskupa. To jakoś reagują? Zdarzają się sytuacje, że ktoś spoza naszego właśnie środowiska protestanckiego myśli, że to jest jakiś żart, jakiś chwyt marketingowy. Raz spotkałam się z jakimś takim agresywnym podejściem, bo ktoś myślał, że szydzę z kościoła katolickiego, no bo przecież duchowni katolicy nie mają żon, więc jak ja mogę coś takiego w ogóle, taką nazwę sobie uroić. Na przykład w pracy, jak czasem się do tego przyznam, to liczę się z tym, że będzie niedowierzanie albo śmiech. Ja zresztą nawet sama mówię często tak, bo jestem żoną biskupa. Ja wiem, że to śmiesznie brzmi. Ty już jakby tłumaczysz. Tak jakby się tłumaczę, bo mam tego świadomość. Jestem żoną biskupa, bo jednak świat zewnętrzny to jest przede wszystkim świat ludzi, to jest przede wszystkim świat katolicki. Tak, i tak jakby uprzedzam reakcje zaskoczenia, czy... A próbowałaś kiedyś nie uprzedzić? I jak to... No właśnie, dobre pytanie. Czy ja próbowałam? Chyba nie, zawsze robię takie, tak się trochę zabezpieczam. Jakby też chyba chcę ludziom, zwłaszcza w miejscu pracy, oszczędzić jakiejś konsternacji, takiego dyskomfortu z ich strony, prawda, że nie wiedzą jak zareagować, nie wiedzą czy to żart, czy to prawda. Bo na przykład kiedy nazwałam mojego młodszego syna Noe, to jest bardzo nietypowe imię, ale ja po prostu się zakochałam w tym imieniu, to były sytuacje, kiedy ktoś nie wiedział czy ja żartuję, czy naprawdę tak nazwałam dziecko. więc na przykład pani kadrowa, tak, która gdzieś tam się w kadrach podawało te dane. A studenci? Studentom nie mówię, że jestem żoną biskupa, raczej mówię, że jestem, jeżeli w ogóle o tym mówię, bo to też jest kwestia mojego profesjonalizmu, wiesz, to mówię raczej, że jeżeli już wchodzimy na te tematy, że jestem żoną protestanckiego duchownego. I jak już jest, ktoś pociągnie temat, to wtedy powiem, tak? No ale ja takie odnoszę wrażenie, jak gdyby właśnie mówiąc, że jesteś żoną protestanckiego duchownego, to jak gdybyś chciała, żeby jednak to tak nie brzmiało aż tak o biskupa. No tak, jakby tak. Trochę jakby umniejszam, tak. Tak, o to mi chodzi. Nie lubię zresztą jakoś ludzi szokować, nigdy nie lubiłam. Wiesz, zostałam wychowana też w komunie, a w komunie wychowywaliśmy dzieci w takiej pokorze, prawda, i w takim niedocenianiu siebie. To też jest taka właśnie taki mental komunistyczny, którym ja też zostałam, nie wiem, czy skażona, czy zarażona. Takiej uniżoności, pokory, umniejszania sobie, niechęci do nawet stwierdzenia faktów o sobie, typu jestem ekspertką w tym i w tym obszarze, prawda? Ja wiem, że zmieniam teraz temat, ale to dla mnie było jakieś przełamanie się. Zresztą ja myślę, że wiele kobiet dzisiaj powinno się, znaczy przełamuje się ciągle, żeby mówić z takim poczuciem własnej wartości i brakiem lęku, że to, co o sobie twierdzę, czy to, co osiągnęłam, może być odczytane przez świat zewnętrzny jako, no właśnie, brak skromności, brak pokory,
pycha, zadufanie w sobie, no to jest ciągle coś, co się w naszym społeczeństwie odzywa, prawda? Czy masz wrażenie, że oczekuje się od ciebie, że jednak będziesz siedzieć cicho? Więc ja mogę mówić tylko o tym moim kościele zielonoświątkowym, taką ciekawostką, ale też jakimś tam powodem do mojej, no, jakiejś formy dumy jest to, że w tej całej rodzinie kościołów protestanckich, ewangelikalnych, kościół zielonoświątkowy to jest ponad połowa, tak, liczebnie. No więc gdzieś tam jest to, no reprezentujemy na pewno to środowisko. Jesteśmy wewnętrznie zróżnicowani, a więc tak jak mój mąż bardzo dużo pracuje w terenie, jeździ, odwiedza lokalne wspólnoty, odwiedza kościoły zarówno bardzo takie postępowe, progresywne, nowoczesne, gdzie kobiety są bez problemu w takiej roli przywódczej, i odwiedza też kościoły, gdzie no... Na przykład żona pastora siedzi z tyłu, tak? Albo kobiety siedzą po jednej, jakby w jednym rzędzie, po lewej stronie od ołtarza, mężczyźni po prawej. To jest taka stara szkoła, która jeszcze kilka dekad temu była dominująca, tak? Kobiety były jakby oddzielone, ten świat kobiecy był bardzo oddzielony, kobiety miały nawet chustki na głowach. To jest takie bardzo ciekawe, wiesz, takie, to są takie ciekawe socjologiczne zjawiska, bardzo ciekawe. Na przykład mama mojego męża była bardzo głęboko wierzącą kobietą z kościoła zielonoświątkowego i tam był taki smak, powiedziałabym, fundamentalistyczny, tak? Na przykład nie farbowała włosów, makijaż był czymś zakazanym, nie można było choinki postawić w domu, dzieciom się nie kupowało zabawek, no był to taki naprawdę, pójście do kina było grzechem, więc to był totalny, wiesz, no... Nie chciałabym tutaj używać, wiesz, słów, które mogłyby urazić kogokolwiek, natomiast no, z mojej perspektywy był to kosmos i kiedy ja przyłączyłam się do tego kościoła, jak to my mówimy, nawróciłam się, tak? Jakby na skutek tego procesu nawrócenia się, to ja, do mnie docierały takie właśnie informacje, gdzieś czasami widziałam takie kościoły, których nie rozumiałam, na przykład żona pastora nie mogła pofarbować włosów, ale to już dzisiaj jest... To już chyba nie ma miejsca, to już minęło, to są czasy minione. Natomiast jeśli chodzi o taką aktywność kobiety w kościele i zwłaszcza stawanie kobiety w roli przywódczej, to staje się to już jednak powoli normą, takim modelem dominującym w naszym kościele, aczkolwiek bywają wspólnoty bardziej takie konserwatywne, gdzie rzeczywiście oczekuje się, że kobieta będzie milczeć, nie mówiąc już o byciu przywódczynią. Ja nigdy nie byłam typem kobiety milczącej. Ja po prostu nie mam takiej osobowości. I był moment, chociaż w zasadzie nie... Na przykład mój mąż mi tego nie komunikował, ale komunikowały mi to inne kobiety we wspólnocie. Że to czasami też były takie komunikaty, nie zawsze zwerbalizowane. Bo to też jest niesamowite, ile treści się przekazuje i komunikuje pozawerbalnie, prawda? Patrząc na miny, na gesty, na zachowanie, na postępowanie, na uciszanie innych kobiet, prawda? Nasz kościółek lokalny zawsze był relatywnie postępowy, ale jednak pewne komunikaty ja odebrałam, odczytałam jednoznacznie i dlatego czułam się trochę nawet winna, że wiedziałam, że ja jestem z natury liderką. Ja mam po prostu naturę wodza. Nie dlatego, że chcę, ale no, ja pamiętam w przedszkolu, kiedy miałam grupę dziewczyn, którym rozkazywałam. Pamiętam w przedszkolu, jak ja po prostu mam to, wiesz, jakby w genach, to jest mój temperament. I kiedy tak świadomie przystąpiłam do tej wspólnoty zielonoświątkowej, był moment, że zaczęłam czuć się winna. Myślałam, że ze mną jest coś nie tak, jako kobietą, bo przecież kobieta ma być uległa, tak? Gdzieś te takie fragmenty właśnie o cichości kobiet, o uległości kobiet, one były szczególnie przywoływane. Żona poprzedniego pastora na przykład miała chustkę na głowie w trakcie nabożeństw. Ja nigdy, ona nawet też nie miała śmiałości, by mi to nakazać. Ja zresztą bym nie spełniła takiego nakazu. Więc to jest, wiesz, co jest ciekawe, słuchaj, to jest ciekawe, że zobacz,
XX wieku, końcówka XX wieku, początek XXI wieku i potrafią być takie sytuacje. Ale nasz Kościół się bardzo reformuje i się zmienia. I kiedy odwiedziłam nasze kościoły, na przykład rosyjskojęzyczne w Stanach z moim mężem, to tam rzeczywiście kobiety nadal nakrywają głowy w większości takich wspólnot. Oczywiście to jest takie nakrycie pozorowane, pozorowane, ponieważ mają jakieś takie przezroczyste, tylko takie, taki kwadracik, tak tylko na taką mgiełkę. To nie jest w ogóle chustka, to jest jakaś taka chusteczka, taka dekoracja głowy. Zawsze w takim odcieniu jak reszta stroju, stroje bardzo eleganckie, szpilki na przykład wysokie, na wysokich obcasach, więc to jest w ogóle bardzo ciekawe, jak kobiety z jednej strony nie chcą wywoływać rewolucji w kościele, a z drugiej strony jakoś w taki bardziej miękki sposób i tak eksponują swoją kobiecość, chcą być piękne, chcą być atrakcyjne, więc nawet w tym takim kanonie tak, a nie inaczej definiowanej kobiety chrześcijanki, a więc takiej uległej, prawda, to nakrycie głowy też jakoś tak to ma symbolizować, one i tak, nie chcę powiedzieć, że ugrywają swoje, bo to źle się kojarzy, źle brzmi, ale są kobietami. Chcą być kobietami, chcą być piękne, chcą być atrakcyjne, chcą być modne. Więc to było dla mnie bardzo ciekawe, jak te właśnie rosyjskojęzyczne, jakieś Ukrainki, Rosjanki, Białorusinki w kościołach w Ameryce są ubrane niezwykle modnie i elegancko. I te głowy mają jednak przykryte. Nie? Byłam zaproszona na spotkanie dla żon pastorów. Było takie jakieś okręgowe spotkanie żon pastorów i żon pastorów w okolicach Seattle. Pastorek czy pastorów nie, z żonami? Pastorów z żonami. No taki specjalny jakiś poczęstunek, takie integracyjne spotkanie, bo przyjechał biskup z żoną biskupa z Polski, no więc na specjalne zaproszenie, no więc chcieli, żebyśmy się czymś tam podzielili. I ja wyszłam i zaczęłam mówić o tym, że prowadzę taką działalność, nie jest to jakaś wielka, spektakularna, ale jednak działalność na rzecz wspierania żon pastorów. I troszkę zaczęłam mówić właśnie o żonie pastora jako osobie, którą członkowie wspólnoty traktują jak oczywistość, trochę jak małe dzieci mamę w domu. Traktują jej poświęcenie, jej ciężką pracę, jej zaangażowanie, jej podporządkowanie swojego życia, bo to się wiąże z byciem żoną pastora i biskupa. Podporządkowaniem swoich planów, aspiracji, ambicji często życiowych czy zawodowych, służbie męża. I członkowie wspólnoty traktują to jak oczywistość, tak? Bycie żoną pastora oznacza, że poświęcasz się dla innych ludzi, tak jak bycie mamą oznacza, że się poświęcamy dla naszych dzieci. I te dzieci, wiele lat musi minąć, prawda? Zanim zrozumieją i docenią i dojrzeją do jakiejś wdzięczności, czy może nawet podziwu dla mamy. I zwróciłam, okazało się to jakąś wielką, jakąś rewolucyjną myślą, że ja w ogóle dostrzegłam poświęcenie się tych kobiet, podporządkowanie swojego życia, tak jak powiedziałam, swoich życiowych planów, ambicji, aspiracji, życia zawodowego, służbie w kościele i służbie męża. Wiele z tych kobiet wtedy płakało, wiesz? A ja uważałam, że ja nie powiedziałam nic szczególnego, bo rzeczywiście nie powiedziałam nic szczególnego. Po prostu zwróciłam uwagę na to, że te kobiety zasługują na uznanie, że zasługują na szacunek i na wdzięczność. I jak odwiedzaliśmy różne kościoły rosyjskojęzyczne, to w niedzielę na nabożeństwie w każdym kościele coś takiego mówiłam. Tak? Troszeczkę mówiłam o sobie i potem mówiłam, żeby nawet jeśli nie rozumiemy żony pastora, żebyśmy ją wspierali i żebyśmy ją szanowali, ponieważ ten zakres poświęcenia się jest wielki i to nie jest oczywiste, że poświęcenie się człowieka i podporządkowanie swojego życia jakiejś misji, jakiemuś celowi powinno być traktowane jak powinno być lekko traktowane, prawda? Bo to jest jednak jednostkowe życie, to jest coś najwartościowszego, co mam i ja je podporządkowuję, poświęcam na rzecz jakiejś wspólnoty czy jakiejś misji, tak? Oczywiście szeroko tutaj rozumianej. I na bazie tych samych przemyśleń, motywów zaczęłam organizować konferencję dla żon pastorów. Ta inicjatywa została przez COVID przerwana, ale już na przyszłą wiosnę znowu planujemy spotkanie. I ja zaczęłam po prostu od tego, żeby odważnie mówić o tym, że nie można traktować poświęcenia żony pastora, żony duchownego,
czy w ogóle poświęcenia się żadnego człowieka jak oczywistości, mhm. bo to nie jest oczywistość, mhm. to jest wielka sprawa. Mhm. Więc i to mogę powiedzieć o każdym człowieku, naprawdę chciałabym to podkreślić, tak? Jeżeli ktoś się poświęca na rzecz ratowania innych ludzi, poświęca się dla jakichś wzniosłych idei, poświęca się na rzecz walki o dobro, to jest to coś po prostu pięknego, coś zasługującego na uznanie i szacunek i wdzięczność. Koniec, kropka. Tak? Mhm. Także w tym naszym świecie nieznanym większości Polaków też tak być powinno. Mhm. Tak? I taką ideę staram się promować. Chociaż wydaje mi się, że już tak dużo się o tym zaczęło mówić. Ja nie mówię, że na skutek mojej działalności. Nie chcę sobie przypisywać zbyt wielkiej roli w tym obszarze. Może też nastąpiła zmiana mentalnościowa, pokoleniowa, no bo umówmy się, tak, to my ciągle jesteśmy intensywnie zmieniającym się społeczeństwem i światem, więc to, że coraz więcej młodszych kobiet z właśnie innym sposobem myślenia, z innym sposobem rozumienia siebie, swojej roli, nawet jeśli chcą się angażować w Kościół, to jest jakiś naturalny proces. Więc ja bym nie chciała brać na siebie chwały za to, ale wiem, że jakiś tam kawałek pracy wykonałam i wydaje mi się nawet w tej chwili, że już zrobiłam to, co miałam zrobić, tak? Że puściłam komunikat w świat, wymyśliłam święto żony pastora. Mhm. Na początku się też bałam przyznać, że to mój pomysł, a teraz już sobie myślę, jaki ten strach jest jednak okropny, nie? Że człowiek... Byłam atakowana za to na profilu żona biskupa na Facebooku, rozumiesz? Nawet przez żony pastorów niektórych. Za wymyślenie tego święta. Tak, że wymyślenie tego święta, że nie godzi się, żeby z tej funkcji, z tej roli żony pastora robić nie wiadomo co. Że przecież my to robimy dla Boga w jakimś takim uniżeniu. Natomiast ja tego nie neguję, ale jednak podkreślam znaczenie tego kontekstu społecznego, prawda? Kreowania pewnej kultury w kościele, w danej lokalnej wspólnocie, kultury szacunku, docenienia, uznania. I to jest bardzo ważne, ponieważ wiem z rozlicznych rozmów i obserwacji, że kobiety po prostu cierpią, bo tak dużo poświęcają, więc i presja oczekiwań ze strony ludzi i wyobrażeń dotyczących tego, jaka powinna być żona pastora czy biskupa, jest tak potężna, że te kobiety sobie często nie radzą. Te kobiety też potrafią popadać w depresję, tak? Różne choroby autoimmunologiczne, co też mnie przeraża i jest dla mnie bardzo wymowne, ale liczne moje. Ja w tej chwili nie wyciągam wniosku takiego socjologicznego, bo to są moje tylko obserwacje, to jest moje wrażenie. Ale zadziwiająco dużo moich znajomych żon pastorów ma różne choroby autoimmunologiczne. My jakby nie będziemy tego wyjaśniać, bo wiem, że ty wyjaśniasz takie rzeczy u siebie na kanale. Ale wiemy, o jakie choroby chodzi. Tak, różne. To jest bardzo znamienne, tak? Że my gdzieś tam wypieramy mnóstwo emocji, postępujemy wbrew sobie samym, depczemy same siebie gdzieś na poziomie przekonań czy emocji, nie stawiamy granic, nie dajemy sobie prawa czasem do wyrażenia opinii, żeby nie wywołać właśnie niepotrzebnego poruszenia we wspólnocie. Ja bym też nie chciała z drugiej strony, żeby moje opisywanie świata protestanckiego jakby kładło się cieniem na to, jak ten świat będzie przez ludzi, którzy to będą oglądać, odbierany. To jest jakiś wycinek tej rzeczywistości, tak? To jest jakiś wycinek i ja ci chcę powiedzieć jeszcze jedno, żeby dopełnić. Oczywiście nie przedstawię całego obrazu jakoś tak dobitnie i satysfakcjonująco, ale my mamy przekonanie, my, żony duchownych i pastorów, że to, co robimy, jest warte poświęcenia. Wiesz? I to nie jest tak, że jesteśmy zniewolone, ciągnie się nas łańcuchami do jakiegoś, wiesz, zatracenia siebie i my... Nie, to jest po prostu tak, że ta funkcja, ta rola, ta służba wiąże się z licznymi stresami i obciążeniami emocjonalnymi, napięciami, ale z drugiej strony każda kobieta, z którą rozmawiam, jest kobietą w tym samym czasie, kiedy cierpi, prawda, z różnych powodów, chociażby tych chorób, czy jakichś stresów, napięć, w tym samym czasie ma poczucie, że to, co robi, jest wartościowe i piękne. I to mnie to wzrusza, wiesz, i mnie to aż do łez wręcz doprowadza. Bo ja myślę, że gdybyśmy się skupiły tylko na tym aspekcie właśnie takiego umniejszania kobietom, czy tłamszenia kobiet, to, że to byłby niepełny obraz i chyba jednak
krzywdzący. To jest jakiś aspekt, to jest jakieś zjawisko występujące, mam nadzieję, coraz rzadziej. Tak? Natomiast to są kobiety, które by mimo wszystko tego życia nie oddały. Nie. One są szczęśliwe, wiesz, one odkrywają siebie, nie wiem, w pracy z dziećmi, w szkółkach, na to mówimy szkółki niedzielne. Tak? Tak. One odkrywają się, realizują się jako liderki uwielbienia, niektóre jako kaznodziejki, realizują się jako... wiesz, w kościele jest naprawdę, niektóre prowadzą jakieś kawiarenki, spotkania dla kobiet, kursy dla kobiet. Tam jest mnóstwo działań na rzecz innych ludzi, które same z siebie są niezwykle satysfakcjonujące. Tak, ale zobacz, jaki z tego, co powiedziałaś teraz ostatniego zdania, jaki się konkretny bardzo podział wyłania. Gdybyś nie dodała kaznodziejek, to by były tylko role, które stereotypowo przypisujemy dla kobiet, czyli ten podział jest bardzo jasny. Ja jakby nie kwestionuję tego, że te kobiety są i mogą być szczęśliwe w tych rolach, tylko czy jest miejsce na to, żeby one sprawowały te same role, które sprawują mężczyźni? I to jakby to jest pytanie. Jest na to miejsce. Jest na to miejsce. One znowu nie muszą tego chcieć, bo to jest to też co ty mówiłaś. Jedna osoba sobie wybierze taką drogę, inna wybierze taką, ale mi chodzi o to, że jeżeli są osoby, które chcą tego, jeżeli chcą chodzić w skórzanych spodniach, głosić kazanie w tych skórzanych spodniach, to czy na to jest miejsce? Jest na to miejsce, dlatego że są takie kobiety. I powiem ci, że jak robię te konferencje dla żon pastorów, to mnie też porusza i fascynuje, jak ja to zawsze mówię, bogactwo różnorodności. Te żony pastorów są bardzo różne. Oczywiście, że ja jako kobieta mam jakieś swoje preferencje, ale kocham je wszystkie i akceptuję je wszystkie, ponieważ z zasady daję kobiecie i każdemu człowiekowi prawo do tego, by był taki, jaki on chce być. Tak? Tak. Czy to są moje dzieci, czy to są moje koleżanki, czy to są kobiety w kościele. I to jest piękne, prawda? Myślę, że o tym trzeba więcej mówić. Na tych konferencjach dla żon pastorów widać cały przekrój kobiet, kobiet ubranych bardzo konserwatywnie. Żadna nie ma nakrytej głowy. Kościół Zielonoświątkowy już się uporał z tą kwestią nakrywania głów, tak? Ubierają się dosyć atrakcyjnie, dbają o siebie, prawie wszystkie mają makijaż, prawie wszystkie, więc tutaj nie jesteśmy... Wiesz, co jest dla mnie fascynujące, że mamy XXI wiek, i my cały czas rozmawiamy o tych rzeczach. Tak, tak. Dla mnie też to jest fascynujące. Że jakie spodnie. Tak, więc powiem ci, że te konferencje są bardzo takie, myślę, poznawczo ciekawe. One pokazują, jak różnorodne są kościoły. Kobiety w naszym... Ja też jedną rzecz chcę podkreślić. Nasz kościół jest nastawiony na reformę, na zmienianie się. To jest bardzo świadoma jakby polityka, tak, biskupa tego kościoła, czyli mojego męża. I to, że kobiety 2 lata temu zyskały poprzez zmianę prawa wewnętrznego naszego kościoła możliwość bycia drugimi pastorami, tak zwanymi pastorami asystentami czy pastorami pomocniczymi, to jest wielka rewolucja. Czy będzie następny etap? Pewnie tak. Wydaje mi się, że to jest raczej pytanie kiedy, tak? Ale nie chciałabym teraz na swoją głowę ściągnąć hejtu. Znowu ta twoja biedna głowa. Wszystko biedna na nią. Głowa, tak. Ale jeżeli bierzemy pod uwagę względy praktyczne, zapotrzebowanie kościoła gdzieś tam w terenie, to tak naprawdę potrzebni są po prostu ludzie ze swoim obdarowaniem, talentami, potencjałem, bez względu na płeć, wiesz, no tak. Ja mam takie rozumienie. Tak. Poza tym czytam w Nowym Testamencie, nie masz już Żyda, Greka, nie masz niewolnika, nie masz wolnego, nie masz mężczyzny, nie masz kobiety. Czyli to zniesienie podziałów, takiego różnicowania między na przykład członkami wspólnoty wynikającego z pochodzenia społecznego, etnicznego czy płci, one w Chrystusie zostały zlikwidowane. Jest przede wszystkim człowiek. No to ale jak na to, to zobacz, jak nam wolno idzie. Idzie nam wolno. To dopiero pomocniczymi pastorami mogą być kobiety. Ale to i tak jest. Wiesz co, powiem ci tak. Mam świadomość,
od wewnątrz patrząc też na pewien opór, no nie materii, tylko taki psychologiczny, pewne lęki też, w jakim kierunku ten kościół pójdzie, co to będzie. Też wiem, że mój mąż musi to szanować, tak? On jakby może mieć swoje przekonania, ale to nie jest dyktatura, tak? My jednak funkcjonujemy jako twór demokratyczny. Prawo jest ustanawiane na drodze głosowań, więc nie dekretów. Więc wiesz, to jest sztuka. Pomyśl sobie o każdej instytucji w naszym kraju. Pomyśl sobie o szkolnictwie, pomyśl o Kościele katolickim. No, zreformowanie instytucji, tak? Reformowanie, zmienianie, to jest wielkie wyzwanie na lata. I to wymaga wielkich kompetencji, moim zdaniem, przywódczych. Determinacji też po prostu i odwagi, tak bym powiedziała. Ja to wszystko rozumiem, ale teraz chodzi mi o to, że mówimy o demokracji, bo to, o czym teraz mówimy, chyba przekłada się na wszystkie inne obszary i na poziomie państwowym, i na poziomie innych kościołów, w ogóle na poziomie innych instytucji, innych problemów społeczno-politycznych. Tak, tak. Że mówimy, jesteśmy demokracją w kościele i wszystko odbywa się na drodze głosowania, ale nad czym my głosujemy? My głosujemy nad równością, czy nie powinno być odwrotnie? Tak. Czyli jednak jakimś dekretem mówimy, stwierdzamy fakt, wszyscy jesteśmy równi, co też przed chwilą odwołując się do Biblii powiedziałaś. No i potem możemy głosować, kto będzie tym pastorem, czy Zofia, czy Marcin, tak. Ale każdy ma do tego prawo. No być może tak być powinno, chociaż Biblia jest księgą z rozlicznymi wytycznymi i dyrektywami. Niektóre brzmią bardzo radykalnie i są stosowane, typu kobieta ma milczeć, na przykład kobieta ma milczeć w zgromadzeniu, ma nakrywać chustkę, ja już teraz jakby nie cytuję dosłownie. Tak. Jak kobieta czegoś nie wie, to niech zapyta w domu męża, prawda? Tego typu. Więc mamy dużo różnych takich zaleceń, które są interpretowane na różne sposoby, na bazie których też wyrosła pewna tradycja kościelna. Tak. Ja mówię o kościele zielonoświątkowym, ale w kościołach innych jest też trochę inaczej, prawda? Nie ma takiej otwartości na stawianie kobiet w roli przywódcy, ale pomyślmy też o Kościele katolickim, od którego zaczęłyśmy naszą rozmowę. No wyobrażasz sobie tam kobietę, kapłankę? Więc wiesz, jakby my tak krytycznie i dość surowo oceniamy nasz Kościół, ale pomyślmy sobie w porównaniu do tego, gdzie jest Kościół katolicki, aczkolwiek to jest zupełnie inna eklezjologia, tak? Czyli jakby nauka o Kościele. Ja też to szanuję zupełnie. Mnie się wydaje, że patrząc na środowiska kościołowe, jak ja to mówię, kościołowe, które są z natury bardzo konserwatywne, nie jest źle. Aczkolwiek, czy jest to stan idealny? No na pewno nie. No na pewno nie, tak. Na pewno nie, także wiesz, ja byłam na przykład w Singapurze, w kościele naszym zielonoświątkowym, który został stworzony przez kobietę, misjonarkę z Ameryki, Naomi Dowdy. Kościół się tak niesamowicie rozwinął, w tej chwili ma chyba, nie wiem, 6 czy 7 tysięcy członków, przekazała ten kościół potem mężczyźnie, bo to nie chodzi o to, jaka płeć według ich tam sposobu myślenia, tylko czy jest to powołanie, tak? Dokładnie, czy jest ten potencjał dokładnie. W człowieku i czy jest przede wszystkim to powołanie, które jest tym kryterium decydującym. Więc powiem Ci, że kiedy patrzę na takie przypadki, to nie mam wątpliwości, że projekt typu kobieta pierwszym pastorem, kobieta kaznodziejką się broni, bo on się już gdzieś sprawdził, tak? I nie możemy zanegować efektywności tego typu służby, czy organizacji życia kościoła, posługiwania, jak to się mówi. Nie możemy tego zanegować, no bo to się gdzieś sprawdziło. Nie możemy też postawić siebie w roli sędziego, który potępi. No bo jest owoc, jest dobry owoc, jest piękne dzieło wykonane, które się broni. Więc nie można tego, nawet stosując pewne wersety biblijne,
nie można tego zanegować. Mhm. To byłoby głupie, mhm. moim zdaniem. Mhm. Po prostu głupie. Ktoś, kto coś takiego neguje, się po prostu kompromituje. Więc powiem Ci, że my kobiety w Polsce, nie tylko w kościele, ale w ogóle, myślę, że się inspirujemy takimi miejscami na ziemi, takimi organizacjami, instytucjami, krajami, gdzie już pewien postęp, wiesz, się zadział. I to jest w każdej dziedzinie, więc my tutaj, chrześcijanki, żony pastorów, kobiety działające w kościele, będące liderkami, przywódczyniami, my też się gdzieś inspirujemy kobietami, które ewidentnie są liderkami, pastorkami i widać w tym power, widać w tym moc, nie tylko taką moc, wiesz, charyzmatycznego lidera czy mówczyni, ale widać w tym moc z wysokości, tak? Widać w tym pierwiastek nadprzyrodzony, widać, że jak to my mówimy w naszym żargonie, Pan Bóg się do tego przyznaje, tak? Czyli jest to coś, jest jakieś namaszczenie, jest ewidentna jakaś charyzmatyczność w takim sensie duchowym, tak? A nie tylko osobowościowym. Także to jest to i to jest fascynujące, słuchaj, moim zdaniem. Temat i bardzo złożony, wiesz, i tak mówię, chciałabym to, nie chciałabym też mówić źle o naszych kościołach, więc to jest dla mnie też jakieś takie... A z drugiej strony nie lubię uprawiania gry pozorów, nie? I nie lubię propagandy, nie lubię zamiatania pod dywan, więc cieszę się, że sobie tak o tym rozmawiamy. Nie? A ja też, bo po prostu chodzi o to, że to, co ja dojrzałam w tej demokracji, o której mówiłaś, to znowu jednak tych mężczyzn decydujących po prostu o tym, czy dopuścić gdzieś kobiety, czy nie. No bo zakładam, że wśród głosujących albo są sami mężczyźni, albo jest ich większość. Moja droga, tak było. Tak było i to jest, no cóż ja mogę poradzić? Nic, ja jakby wiesz, ja nie... To jest prawda, tak, ja po prostu kobiet sobie było, tak... Na całej sali kobiet było kilka, więc to było bardzo ciekawe, no ale pomyślmy też właśnie o tym kontekście kulturowym. Oczywiście, prawda? Oczywiście. Duchowni w naszym kraju to mężczyźni. Tak, 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 tak. I nawet jeśli w naszym kościele, nie sądzę, żeby kiedykolwiek było tak, że większość duchownych to będą kobiety, bo tak jak zwróciłaś uwagę, ja w ogóle nie uważam, że większość kobiet ma parcie na to. No ale jak, to już jest znowu kulturowe. Tak się możemy zapędzać. Tak, ale chodzi mi o to, że ta jakaś być może garstka czy mniejszość, która czuje się do tego powołana, powinna mieć stworzone możliwości, warunki do realizacji tego swojego powołania. Nie mam co do tego wątpliwości. Wielu pastorów, mam wrażenie, jest w takim trochę rozdarciu, jeśli chodzi o promowanie kobiet w kościołach, zwłaszcza na poziomie przywódczym czy kaznodziejskim, bo ja wiem, że oni są w gruncie rzeczy, nawet biorąc pod uwagę względy takie typowo pragmatyczne, oni chcą, żeby kobiety działały, bo te kobiety po prostu to jest, wiesz, to jest kapitał ludzki, który warto wykorzystać, a nie zmarnować. Ja myślę, że wręcz nie powinnyśmy tego poniekąd tłumaczyć, nie sądzisz? Że no dlaczego na pewno, oni na, chcą? Tak, na pewno na twoim kanale, w twoich podcastach z pewnością nie. No ale, nie, widzisz, ale w tym środowisku... Ja wiem, jakby, przepraszam cię, to się jakby poniekąd dzieje samo. Tak, tak. Ale w drugą stronę przecież nie argumentujemy w ten sposób. Tak, ale z drugiej strony powiem Ci, że mam koleżankę, która jest bizneswoman i to taką przez wielkie B i przez wielkie W. I ona powiedziała, że to samo spotyka w biznesie. Mam koleżankę, która jest wybitną profesorką nauk medycznych, chirurgiem, a więc obszar zdominowany przez mężczyzn. I też mówiła mi o tym, jak jej praca jest niedoceniana, jak ona jest lekceważona tylko dlatego, że jest kobietą. Więc wiesz, jest ciągle to kulturowe dziedzictwo, które my niesiemy na swoich barkach, które jest, powiedziałabym, wszechobecne w naszej mentalności. Tak, 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 tak.
No i Kościół nie jest wyjątkiem. Dokładnie, nie jest wyjątkiem, dokładnie. Tylko pewne zmiany pewnie zachodzą wolniej, no bo jest konserwatywny. Albo i szybciej, porównując do innych kościołów prawda? Tak. Bo jeszcze teraz też przypomina mi się, że 2 lata chyba temu pisałam reportaż o pierwszej pastorce w kościele metodystycznym. Mhm. I tam ta historia, to była właśnie historia o tym, że to nie jest kwestia Kościoła, to jest kwestia tego, i tak Kościół właśnie zrobił postęp, ale to jest kwestia tego, że no w takiej żyjemy kulturze. Tak, i po prostu członkowie tego Kościoła czy innego nie są inni niż cały kraj. No. Tak, dokładnie. To jest cały czas ta sama historia. To jest cały czas ta sama historia, tak. I ja uważam, że każda z nas w obszarze, w którym funkcjonuje i w ramach możliwości, którymi dysponuje, powinna wykonywać pracę na rzecz uświadamiania przede wszystkim, tak? Bo to takie myślenie zdeterminowane kulturowo, ono jest po prostu no, tak silne, tak dla każdej jednostki oczywiste, że my nie poddajemy tego refleksji, prawda? Krytycznej refleksji. Ale w różnych miejscach, czy to właśnie w obszarze chirurgii szczękowej, czy biznesu, przedsiębiorczości, czy w polityce, czy w kościele, my, kobiety, świadomie wykonujemy pewną pracę i to jest jakiś wspólny mianownik dla wielu kobiet, tak? Które działają na rzecz, powiedzmy, równouprawnienia, tak? Chyba tak powinnam to nazwać. Walka z patriarchatem, boję się słowa walka, bo no i tak pewnie mi się to zarzuci. Pewnie lepiej, żeby nie walczyła. Tak. I w ogóle lepiej nie poruszać kwestii patriarchatu, no chociaż wiadomo, że to wszystko wyrasta z kultury patriarchalnej. No dobrze, a kolejne słowo ryzykowne to jest feministka. Oj, to jest w ogóle słowo, to jest słowo znienawidzone. Ale i co ty zrobisz z tym słowem? Co z nim robisz? Ja ludziom, którym ufam, mówię, że ja jestem chrześcijańską feministką, ale i tak ludzie zaczęli mi to gdzieś zarzucać na tych moich różnych, w mediach społecznościowych, bo moje poglądy no są... Wiesz, my też mamy świadomość, że ruch feministyczny jest wewnętrznie zróżnicowany i on jest bogaty, tak? I to pojęcie też może być różnie rozumiane i definiowane. Natomiast jeżeli je tłumaczymy w takim najbardziej podstawowym sensie, jako bycie zwolennikiem równouprawnienia, tak? To ja jestem, tak. Jestem za. Spotkałam się kiedyś z takim jakimś komentarzem, że bardzo wiele kobiet mówi, nawet niewierzących, nawet spoza kościoła, ja nie jestem feministką, ale, bo temu pojęciu przyczepiono gębę, prawda? Oczywiście. Zrobiono mu złą opinię, czy złą sławę. Natomiast, czy ja jestem zwolenniczką równouprawnienia kobiet w sferze społecznej? No oczywiście, że tak. Mhm. No więc tutaj to kryterium podstawowe chyba jest spełnione. Marzę o tym i kibicuję kobietom, myślę tak jak wiele innych kobiet w Polsce, by mogły żyć zgodnie z potencjałem, talentami, powołaniem, które w sobie odkrywają. I to jest dla mnie najważniejsze, czymkolwiek to powołanie by nie było. Jeśli jest to bycie astrofizykiem, czy astrofizyczką, tak? Czy właśnie lekarką, czy z tym się uporaliśmy, tak? Czy politykiem, polityczką, o, czy żołnierką. Ja nie wiem, czy myśmy się uporali. Ale wiesz, jakby my jest tak, możliwość. Ale my nie. Tak. To dokładnie tak samo postrzegam przestrzeń kościelną. Tak? Dokładnie tak samo. Poza tym ja wspomniałam też, że pastorzy są rozdarci czasem. I jest taki też argument właśnie natury praktycznej, pragmatycznej. Tak. To jest potężny potencjał, którego marnowanie jest grzechem. Tak uważam. Niepozwalanie kobietom realizowania swojego potencjału, obdarowania, powołania. Ja też gdzieś w jakimś miejscu podkreśliłam taką myśl, że tu nie chodzi tylko o to modne skądinąd i słuszne pojęcie czy koncepcję samorealizacji. Bo to jest coś więcej. W przypadku na przykład służby duchowej, duchownej, duchownego,
Tu chodzi o to, by człowiek mógł żyć zgodnie, w harmonii z powołaniem, które w jego serce wkłada sam Bóg. Tak? No my jako ludzie wierzący, ja jako kobieta wierząca nie mogę o tej sferze życia ludzi czy kościoła zapomnieć. Więc tu chodzi, samorealizacja to jedno, ale przede wszystkim realizacja powołania, które ja odbieram z wysokości. I to jest moim zdaniem jakieś przestępstwo, kiedy to powołanie, które sam Bóg wkłada kobiecie czy człowiekowi do serca, ktoś inny blokuje, tak? To jest draństwo, to jest okrutne, to jest też czasami po prostu zwykła głupota, bo tracimy na tym wszyscy, prawda? Więc... Idziemy dalej. Tak. ta nazwa żona biskupa, jesteś pracownikiem naukowym, jesteś wykładowczynią na Uniwersytecie Warszawskim, jesteś żoną biskupa, jesteś autorką kanału na YouTubie. Tak. Tych ról jest kilka. Czy to jest cały czas, czy ty czujesz, że to jest cały czas ta sama Ewa? Tak. To jest ciągle ta sama Ewa, która funkcjonuje w kilku wymiarach naraz i odgrywa kilka ról naraz. Nie tylko Ewa zresztą tak, wiesz, nie tylko żona biskupa tak funkcjonuje, każda z nas w zasadzie, tak, która jest na przykład mamą i na przykład polityczką, tak, czy kobietą aktywną zawodowo, realizującą się, więc tak, to jestem ciągle ja. To jest w ogóle fascynujące, kiedy w zasadzie nasze życie może być takie wieloaspektowe, prawda? Ta jedna rola, taka wiesz, tradycyjna, ona, bardzo podziwiam kobiety, które realizują się w roli mamy i gospodyni domowej. Naprawdę, to jest wielki szacunek, ale chyba bardziej mnie inspirują i imponują mi kobiety, które coś jeszcze, gdzieś jeszcze działają. To bez dwóch zdań. Więc ja sobie działam w różnych obszarach, przy czym jest mi bardzo ciężko. Nie jest wcale to łatwe, tak? Więc tutaj też moja kariera naukowa na przykład cierpi na tym, tak? Że jestem mocno zaangażowana w pracę w kościele. I gdzieś tam pewnie jakieś decyzje ostatecznie trzeba będzie podjąć. Ciężko się godzi. Pewne zadania, które wymagają od ciebie 100% zaangażowania, tak? A działalność naukowa jest tego typu działalnością. Podejrzewam, jak i praca w jakiejś firmie na poziomie dyrektora, czy prezesa. Dana firma oczekuje od ciebie 100%, tak? Twojego potencjału. Ciężko to podzielić, nawet czasowo. W tej chwili na przykład mam też takie rozdarcie jako matka, że mam głęboko dyslektycznego syna i jeżeli nie pomogę mu przygotowywać się do matury, to nie wiem, czy zda. Więc tu mam takie rozdarcie, które na pewno przeżywa wiele kobiet i to jest bardzo poważny życiowy dylemat. Nie możemy go lekceważyć i to jest źródło też cierpienia dla wielu kobiet, tak? Bo albo rezygnujemy z jakiejś części naszej działalności poza domem, która jest źródłem wielkiej satysfakcji, radości, czasami po prostu no, wielkich pieniędzy na przykład, czy sukcesów, czy zaniedbamy w jakimś sensie dzieci. Ja nie wierzę, wiesz, moje doświadczenie jest takie. Tego wszystkiego się nie da idealnie pogodzić. Zawsze coś cierpi. Taka jest moja obserwacja. Widzę kobiety, które świetnie funkcjonują jako mamy, jako bizneswomanki. Widzę, jak na przykład chorują czasami, nie? Czyli jakby organizm w pewnym momencie się buntuje. To jest taniec na linie, moim zdaniem. To jest taniec na linie, to jest balansowanie gdzieś tam. Nie chcę powiedzieć nad przepaścią, tak? Ale takie funkcjonowanie w kilku wymiarach jednocześnie, to jest obciążające. I nie, myślę, że to jest tylko kwestia czasu. Jeśli jakaś kobieta sobie świetnie radzi, no to może jest po prostu supermenką. Podejrzewam, że takie też są, ale ja taka nie jestem. Ja jestem kobietą, która się raczej zmaga. No i wracając do mojego syna, mam wrażenie, że być może będę musiała wycofać się zupełnie na jakiś czas z działalności w mediach społecznościowych, czyli de facto też jakiejś części mojej służby, bo ja też tą działalność w mediach społecznościowych traktuję jako rodzaj mojej służby na rzecz Kościoła, Boga. I co chcę powiedzieć, i mam wybór, tak? Czy inni ludzie i wspieranie innych ludzi, czy jednak poświęcenie się w tym kluczowym momencie życia mojego syna,
i wspieranie jego. No w zasadzie odpowiedź wiem, jaka być powinna. Tylko ciągle nie podjęłam takich radykalnych decyzji. Nie wiem, czy mi się uda to pogodzić, ale od wakacji już się zmagam z tym. No i wiesz, i to jest właśnie ten proza życia kobiety. A ja chciałam wrócić do tego, powiedziałaś, że młodo wyszłaś za mąż, opisałaś też, jaka była rodzina, taka bardzo tradycyjna, tak, do tak. której... No i ty jesteś ta Ewa, która wie właśnie już, że jest liderką i że nie tak. będzie siedzieć cicho, widzi taką sytuację, młodo wychodzisz za mąż, widzi twój mąż z jednej strony, z jakiej pochodzi rodzina, z drugiej strony zna też ciebie. Jak to wszystko, jak ty to łączyłaś, jak wy to połączyliście? No wiesz co, było ciężko. Było ciężko. To znaczy sporo się kłóciliśmy, tak? Mhm. Zresztą nawet na tym naszym kanale na YouTubie o tych rozmowach o małżeństwie mówimy o tym, o tych kłótniach. Dużo się kłóciliśmy. Ja też nigdy nie byłam kobietą manipulującą, bo nienawidzę tego. Lubię właśnie rozmowę, argumentowanie. Byłam też osobą bardzo młodziuteńką, więc ja poświęciłam, wiele lat upłynęło, zanim ja osiągnęłam tak zwane samopoznanie, tak? Poszłam też na psychoterapię po 30. No bo właśnie, bo się gdzieś zagubiłam, tak? Weszłam w pewną rolę. Moim priorytetem stało się na pewno służenie Bogu, ale też służenie ludziom, bo to tak trochę może dla niektórych twoich tutaj odbiorczyń, słuchaczek, słuchaczy, to jest jakiś kosmos. Tak, ale jeżeli człowiek decyduje się na służbę Bogu świadomie, to służba Bogu równa się służba ludziom. Tak? To tak po prostu jest taki pakiet. Kochaj Boga swego z całego serca, prawda, i bliźniego swego jak siebie samego. Mhm. Więc to idzie równolegle. Zresztą Pan Jezus też to miał. Kiedy patrzymy na misję Jezusa, to jest ta wielka miłość do Boga i takie radykalne posłuszeństwo Bogu i radykalna miłość do człowieka i służenie ludziom, działanie na rzecz ludzi, więc mi się wydaje, że to jest takie bardzo takie chrześcijańskie powinno być w przypadku ludzi świadomie służących Bogu, to jest taki pakiet, więc ja zaczęłam jakoś naiwnie definiować, określać moją służbę ludziom, wydawało mi się, że spełnianie ich oczekiwań to jest to właśnie to, na czym polega moja służba, odpowiadanie z jednej strony na ich potrzeby, ale również spełnianie ich oczekiwań, więc jakieś... Pamiętam taką sytuację, jak jedna kobieta dużo starsza, nawet od mojej mamy starsza, podeszła do mnie w kościele i mówi, że ona modli... To brzmi jak kosmos. Ona modli się, bo ja byłam liderką uwielbienia, prowadziłam. Jestem z takiej rodziny muzycznej, jestem muzycznie uzdolniona, więc prowadziłam takie śpiewy i modlitwy w kościele, czyli takie, my to nazywamy uwielbienie. Więc byłam na scenie siłą rzeczy, i jedna kobieta właśnie podeszła do mnie i mówiła, że modli się o uwolnienie mnie od butów. Od butów? Jakie miałeś buty? Bo mam za dużo butów. Bo żona pastora czy kobieta wierząca powinna mieć według jej wyobrażeń mniej butów. Ja miałam za dużo tych butów. I jeszcze te buty były takie, no takie nietypowe. No więc ludzie mają jakiś pakiet wyobrażeń na temat tego, jaka kobieta duchowna, kobieta duchowa, kobieta religijna, czy będąca w służbie Kościołowi powinna być, oczywiście. Tak? Te oczekiwania są oczywiście wzajemnie sprzeczne, więc dosyć szybko człowiek wpada w taką pułapkę, w taki labirynt, z którego nie można się wydostać. No i dochodzisz do takiego punktu krytycznego, kiedy musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, okej, czy ja jednak jestem niewolnikiem ludzi, i czy rzeczywiście służenie ludziom polega na spełnianiu ich oczekiwań? Bardzo szybko dochodzisz do wniosku, odpowiadasz sobie na pytanie, że o nie, na pewno nie. Więc, ale ja musiałam też zrozumieć to, że ja mam prawo być tą Ewą taką, jak ja chcę być, jaką ja chcę być, jaką stworzył mnie Pan Bóg. I to był jakiś proces uwolnienia się od niepotrzebnej presji, ale też pomogła mi w tym po prostu psychoterapia, tak, z bardzo profesjonalnym, niechrześcijańskim psychoterapeutą, który naprawdę rzucił nowe światło na to, jak ja rozumiem siebie. Ja na przykład zadałam mu pytanie, co jest w ogóle niewiarygodne, tak jak teraz na to patrzę z perspektywy czasu, będąc po 30 kobietą, zadałam mu pytanie, czy ja mam prawo się na przykład nie zgodzić z kimś. Rozumiesz to? Do tego stopnia gdzieś niesłusznie rozumiałam bycie służebnicą w kościele jako bycie, no nie wiem, no podporządkowaną ludziom
ich oczekiwaniom. Okropne. Okropne to było, błędne, absolutnie błędne. Nie miałam też kobiet starszych, które mogłyby mi pomóc, prawda? Bo to też jest piękna rola starszych kobiet. Nie mówię, że starych kobiet, ale starszych, dojrzałych kobiet, żeby wspierać i uświadamiać młodsze kobiety. Ja nie miałam takiego szczęścia, aczkolwiek dużo z mężem zawsze podróżowaliśmy i podróże do Ameryki, świata zawsze bardziej postępowego w każdym obszarze, bardzo mi pomogło, tak? Bo to właśnie otwierało moją głowę, mój sposób rozumienia miejsca, roli kobiety w kościele. No, także to było bardzo, bardzo pomocne. Ja też jestem z natury buntownicza, więc ja nawet jak ktoś mnie zamknie w jakimś schemacie, to ja w końcu się wydostanę. Ale zapłaciłam za to cenę, tak? Pamiętam, jak poszłam do psychoterapeuty i płakałam całe pierwsze, zresztą na jakimś swoim filmiku na kanale na YouTubie o tym mówię. Ja płakałam całe pierwsze spotkanie i pierwsza rzecz, którą mu powiedziałam, to było, bo ja nie wiem, kim jestem. Tak do tego stopnia siebie zagubiłam. Zaczęłam żyć w odcięciu od swoich pragnień, potrzeb, nawet aspiracji, przekonań. Z jednej strony byłam dynamiczna, działałam w kościele, ale gdzieś wewnętrznie się zupełnie pogubiłam. Zupełnie się pogubiłam. To zresztą było... Pewnie ludzie patrzący na mnie z zewnątrz nie do końca nawet może wiedzieli, przez co ja przechodzę, ale ja musiałam przejść długotrwały i głęboki proces powrotu do siebie samej i dania sobie prawa. I zresztą ukułam takie hasło na jednej z konferencji dla żon pastorów. Był taki wykład w harmonii z Bogiem, w harmonii z Nim, z Bogiem, w harmonii ze sobą. Bo uważam, że to jest jedyny mądry dla kobiety wierzącej, bez względu na to, czy tam ona jest liderką, czy nie w kościele, odkryć, jak widzi mnie Bóg, w końcu On mnie stworzył, tak wierzymy. I te dary i talenty On włożył we mnie, tak? I tak jak ja stosuję czasem analogię ze świata przyrody, ja uważam, że one pokazują też naturę Stwórcy. Jeżeli Bóg stworzył truskawkę, to nie po to, żeby ta truskawka kwitła jako wisienka czy ziemniaczek, tak? Jeżeli Bóg obdarowuje nas jakimiś szczególnymi talentami, to w Jego zamyśle ten nasz specyficzny smak niepowtarzalny powinien się ujawnić, powinien się zamanifestować, prawda? Natomiast my jako ludzie pozwalamy sobie na to, by truskawce mówić, że ma być fasolą na przykład. To będzie tytuł naszego odcinka. Tak. Truskawka nie może być fasolą. Tak. I my jako ludzie robimy to innym ludziom, prawda? Nie dajemy kobietom, czy nawet mężczyznom prawa do tego, by żyli w harmonii ze swoim Stwórcą i ze sobą samymi. To jest jakiś stan idealny, który daje człowiekowi poczucie wewnętrznego spokoju, harmonii, szczęścia, spełnienia i tyle. Natomiast ludzie nas zasypują, zasypują nas półprawdami, stereotypami, właśnie oczekiwaniami, tradycjami, które nas usidlają i które tłumią prawdziwych nas. Więc to jest jakaś taka też moja, oczywiście to nie jest temat, czy główny temat naszej dzisiejszej rozmowy, ale bardzo kibicuję kobietom, bardzo kibicuję kobietom, mężczyznom też. Słuchaj, ja nie chcę stawiać kobiet w opozycji do facetów. My się cudownie uzupełniamy i wzmacniamy nawzajem, prawda? Więc chciałabym bardzo, żebyśmy w takiej wzajemnej akceptacji i miłości wzmacniali się nawzajem, pomagali sobie, wspierali się. To byłoby piękne, a nie hejtowali i zmuszali innych do bycia kimś według naszego wyobrażenia. Więc to jest jakieś takie, moje pragnienie i nadzieja, że tak można. A czy jak ty byłaś w takim kryzysowym momencie, o którym opowiadałaś, to miałaś już dzieci? O tak. Dosyć szybko urodziłam dzieci, tak? Dosyć szybko, to znaczy 22-23, no bo to rocznikowo, nie według miesięcy, jak urodziłam pierwszego syna, więc byłam młodziuteńka, wyobraź sobie. I zawsze, i powiem Ci tak w ogóle, teraz trochę tak zmieniam temat, nie? Ale takie urodzenie dziecka w takiej niezbyt dojrzałej młodości też jest jakąś niesamowitą przygodą. Ja po prostu, ten mój starszy syn jest, to jest taka, w ogóle jest dzika miłość do dzieci. My dzieci kochamy po prostu na zabój.
ale kiedy rodzisz dziecko i taka jesteś młodziutka, to ty sama dojrzewasz z tym dzieckiem, ciągle jako człowiek ewoluujesz, dochodzisz do właśnie samopoznania, do dojrzałości. I jednocześnie to dziecko już wychowujesz, które jest takie maleńkie, więc tam było tyle intuicyjności w tym moim wychowaniu. Jakichś tam pewnie błędów, ale ta potęga miłości i fascynacji tym dzieckiem, myślę, że przykryła. Wiesz, jest w Biblii napisane, miłość zakrywa, nie? Miłość przykrywa. Myślę, że ta miłość rodzica może przykryć masę ułomności i braków i niedoskonałości w tych naszych metodach wychowawczych czy procesie wychowania. Więc wspominam ten czas z rozrzewnieniem, powiem ci, chociaż był moment kryzysowy, kiedy właśnie wydawało mi się, że za szybko i wyszłam za mąż i za szybko urodziłam dzieci i tak naprawdę nie do końca świadomie to wszystko się wydarzyło. To był mój też kryzys, jakiś tam taki nie chcę powiedzieć, że oś, wokół której się ten kryzys kręcił, ale jakiś ważny element, aspekt tego kryzysu. No, natomiast ja wróciłam do siebie, wiesz, i tymi dziećmi dzisiaj się niesamowicie cieszę, tak? Mam syna, który jest dorosłym już mężczyzną, wiesz, tak się trochę kolegujemy. To jest w ogóle, no wiesz, jakby teraz zaczynam mówić o macierzyństwie, jakby tutaj nie, to nie jest nasz temat, mamy mówić o feminizmie. I kobietach, które są liderkami oraz pastorkami. Ale to jest, zobacz, to jest właśnie takie niesamowite w życiu kobiety, nie? Te role, te różne sfery naszego życia, które są piękne, nie? I które każda z tych sfer dodaje coś niesamowicie wartościowego do tej naszej ziemskiej wędrówki. Także tak, ja miałam kryzys, jak już miałam, wiesz, ja, to była taka klasyczna, nie wiem, czy znasz taką publikację Mistyka kobiecości. To jest w ogóle klasyka literatury feministycznej. Ups. Więc, ale to jest po prostu moim zdaniem must read, tak? Dla wielu kobiet. Genialna książka. I autorka tej publikacji zaczyna od, no nie zaczyna, ale ukryła taką koncepcję problemu, który nie ma nazwy. Czyli problemu, z którym zmagały się Amerykanki dekada lata 40, 50 w Ameryce jakoś tak. Ten problem już nabrzmiał wtedy. Kobiety, które zostały właśnie, których życie zostało zamknięte w czterech ścianach, panie domu, szczęśliwe matki, szczęśliwe żony klasy średniej, które jednak zaczynają w pewnym momencie popadać w coraz głębszą i głębszą frustrację. Jednocześnie obwiniają siebie, że z nimi jest coś nie tak, bo przecież mają wszystko, mają męża, dom, zaspokojone wszystkie potrzeby, są matkami, ale coś w ich życiu dzieje się bardzo niedobrego, tak? I ja doszłam do takiego punktu w swoim życiu. To znaczy, innymi słowy, chodzi o to, by móc przejść, by móc zrobić coś jeszcze, tak? By móc zaistnieć gdzieś jeszcze, w nowych, dodatkowych, innych rolach. To były bardzo często kobiety, autorka tej książki Betty Friedan. Tak, i wiesz, i po prostu ja doszłam do tego, do takiego punktu, tak, że i pamiętam jeszcze, jak do jednej znajomej mówię, że jestem nieszczęśliwa, że coś dziwnego się dzieje w moim życiu. To było właśnie po 30, ale ja byłam kobietą wykształconą, pracującą zawodowo, ale to wszystko było takie właśnie wynikające z podporządkowania tej kariery zawodowej, pracy w kościele, służbie męża. Więc ja nie pracowałam zawodowo i nie robiłam kariery stosownie do moich jakby potrzeb samorealizacji i moich tam ambicji, aspiracji, ale zredukowałam to bardzo mocno tylko po to, żeby zarabiać, żeby dorobić. Natomiast ta praca była, w ogóle nie była satysfakcjonująca, więc ta frustracja we mnie, poza tym mieszkałam też w mieście, gdzie nie było takich możliwości, jak na przykład w Warszawie. I co ci chcę powiedzieć, i mówiłam tej kobiecie w wieku mojej mamy, mówię, wiesz, nie wiem, co się ze mną dzieje, ja jestem nieszczęśliwa, zobacz, ja nic w życiu nie osiągnęłam, tak do niej mówię. A ona mówi, co ty mówisz? To akurat tak się składa, że była z kościoła. Co ty mówisz? Masz męża, masz dzieci, jesteś szczęśliwa. Oh, Boże. Oh my goodness! I jeszcze wiesz, poczułam się właśnie winna. Poczułam, że coś jest ze mną nie tak, no bo przecież powinna być wdzięczna losowi, bo moje serce powinno być przepełnione wdzięcznością, a ja jestem nieszczęśliwa, a mi czegoś brakuje, tak? I
I tak się ten problem zaczął, wiesz, jakby wychodzić na powierzchnię i zaczęłam wtedy zadawać sobie bardzo fundamentalne pytania dotyczące mojego życia, tego kim jestem, kim chcę być. Nastąpiło też zmęczenie materiału wynikające właśnie z nadmiaru poświęcenia się i z nadmiernej chęci zadowolenia ludzi, spełnienia ich oczekiwań. Jakby to wiele rzeczy, wiesz, to się tak to jest w życiu. Przychodzi kryzys, to jest kumulacja wielu zjawisk, problemów, prawda? No tak jak masz w życiu społecznym, nie? Że przychodzi wielki kryzys na skutek wielu, wielu różnorodnych czynników. I u mnie tak w życiu było. No i co wtedy? No i wtedy zaczęłam i wtedy poszłam na psychoterapię i wtedy zostałam żoną biskupa. To jest tak dobre. I wtedy zostałam żoną biskupa. Wyjechaliśmy do Warszawy i zaczęłam szukać innej przestrzeni samorealizacji i samorozwoju. Poszłam na studia doktoranckie. I tak się zaczęła moja przygoda ze światem nauki, tak? Więc ja sobie z tej desperacji, tak, z tej frustracji, z tego niespełnienia, ja rozpoczęłam nową podróż. To był punkt zwrotny w moim życiu. Nową przygodę, którą uważam była fascynująca. No wiesz, no co tutaj dużo mówić. No studia zawsze są, czy to pierwszego, czy drugiego, czy trzeciego stopnia, zawsze studia są czymś wartościowym, prawda? I prorozwojowym. Więc wiesz, ja tak w ogóle trochę mam poczucie winy, że tu, właśnie, zobacz, mam poczucie winy, bo tak za dużo gadam o sobie. O kim masz gadać? No o kobietach. O feministkach, no, o pastorkach. Ale o sobie wiesz najwięcej. I właśnie ja też tak sobie myślę, bo jeszcze do dwóch wątków krótkich chcę wrócić, a potem jedna taka myśl na koniec. Ale tak, bo na sekundę wrócić do tego mówiłyśmy, mężczyźni to chyba nie muszą wybierać tych ról. Pamiętasz? Mówiłyśmy to. Nie muszą, tak. O dylematach, które ty teraz przeżywasz. Tak. No wiesz, no to też jest jakoś ustawione kulturowo, no umówmy się, prawda? To jest jednak norma, że chociaż są te urlopy tacierzyńskie, chociaż coraz częściej te role męskie też są takie jakby płynne i elastyczne i mężczyźni są coraz bardziej elastyczni, ale no gdzieś w domyśle jest taka kolejność, że to kobieta się poświęca, nie uważasz? Oczywiście, że tak. Jest to bardzo niesprawiedliwe. Ale ja znam też małżeństwa, na przykład bardzo ciekawą kobietę poznałam, ona jest profesorką medycyny, chirurgiem i ma też męża, profesora medycyny, nie wiem, czy on jest chirurgiem, czy kimś innym. I ona właśnie dzieliła się ze mną tym, że przychodzi, w ogóle poza kontekstem kościelnym, ona przychodzi do domu, wykonują tą samą pracę i ona gotuje i ona czuje się obciążona tym, że No tradycyjnie jednak jest ta rola jej przypisana. Rozumiem, ja myślałam, że ta historia pójdzie w drugą stronę, że oni równo robią w domu rzeczy. Nie robią równo w domu. I jeszcze on jej powiedział, po wielu, wielu latach małżeństwa, ona już jest grubo po 50, ta pani, czyli jej mąż też jest grubo po 50, nawet może i ma 60 parę lat. I powiedział jej niedawno, że on tak naprawdę powinien był nigdy nie założyć rodziny i nie mieć żony, bo jednak mu to też przeszkodziło w karierze. No i ona mówiła mi to przez łzy, wiesz? Więc być może z perspektywy mężczyzny posiadanie żony i rodziny też jest jednak jakąś formą ograniczenia się, prawda? No bo to jednak są obiektywnie jakieś obowiązki. Tak, natomiast ona, ja uważam, że w przypadku kobiety tak jak ona, to jest wielki sukces do potęgi, bo ona właśnie musi łączyć te role, tak? Musi tą mnogość ról jakoś ogarnąć. No co prawda z tego, co pamiętam, mają jedno dziecko, a nie na przykład czwórkę, więc to też jest takie charakterystyczne, tak? Że ciężko pewnie byłoby ogarnąć to wszystko przy trójce na przykład dzieci. No więc i ktoś musiałby zrezygnować, najprawdopodobniej zrezygnowałaby ona. Tak. No ja też, wiesz, obserwuję trochę świat profesorów, profesorski. No i sporo. Mówię, to znowu nie są badania ilościowe, statystyczne. Mnóstwo pań profesorek po prostu nie ma dzieci. Ja zawsze bardzo boleję nad tym. Pomyślę sobie, to właśnie te kobiety powinny mieć dzieci, żeby wychowywać mądrych obywateli, tak? No bo jak jest mądra mama i jest wykształcona, światła kobieta, no to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że to dziecko też będzie światłe, mądre, prawda? Będzie miało taką, wiesz, duchową, intelektualną bazę na starcie. Więc nie da się tego chyba pogodzić tak
bezproblemowo, więc tak, ale rozmawiałam też z kobietą, która zrezygnowała, już była zaawansowana w swoich badaniach nad doktoratem, badaniach w ramach doktoratu, i zrezygnowała z tego właśnie dlatego, żeby opiekować się domem. Jej mąż akurat, tak się składa, był duchownym i ona mi to mówiła po latach. Mhm. Ja wtedy zaczęłam swoją przygodę, jak ja to mówię, z doktoratem, a ona mówiła to z perspektywy kobiety jakoś tak mocno po 40, pod 50 i mówiła, że ona po prostu zobaczyła swoje dziecko, które jest zaniedbane i jakoś tam, nie wiem, czy widziała to dziecko w oknie, bo ona gdzieś wyjeżdżała znowu na kolejną konferencję. I wtedy podjęła decyzję, że już więcej nie będzie zostawiać tego dziecka i rezygnuje z tej kariery naukowej. I posłuchaj. I ona to mówiła po latach. To było chyba co najmniej z kilkanaście lat, jak nie z 20 lat. I ona płakała. Płakała. Czyli ona poświęciła się dosłownie. Oczywiście, że ja sobie też zadawałam to pytanie, czy nie dało rady tego pogodzić? Ale nie zawsze. Ale w ogóle nie rozumiem, dlaczego to dziecko było zaniedbane. Jakby wiesz, przecież miało też ojca. Ale to jest z kolei obserwacja jeszcze z inny przypadek. Byłam na konferencji naukowej poświęconej doktorantom właśnie. Akademia Pedagogiki Specjalnej, nie wiem, czy nadal robiła takie konferencje wspierające doktorantów. I tam z kolei wystąpiła pani doktor, która podczas relacji ze swoich badań naukowych powiedziała, że wszędzie, gdzie ona jeździła, ona prowadziła badania nad dziećmi chyba głuchymi czy niewidomymi, wszędzie, gdzie jeździła z nią jej mama z dzieckiem. Mhm. Mama opiekowała się dzieckiem, wspierała córkę w tym rozwoju naukowym i powiedziała od razu, powiedziała, nie zrobiłabym tego, gdyby nie wspierała mnie mama. Ja z mojego doświadczenia wiem, że bardzo często dla kobiety kariera naukowa, akademicka jest niemalże zadaniem niewykonalnym, jeśli nie ma bardzo silnego wsparcia rodziny. Bardzo silnego i świadomego. Mhm. Mój mąż mnie bardzo wspierał. Łącznie z tym, że czytał mój doktorat i jako pierwszy krytyk i recenzent i robił pierwsze poprawki językowe, interpunkcyjne, tak? Pierwszą edycję tekstu, pierwszą korektę, więc bardzo mnie wspierał, bardzo jestem mu za to wdzięczna, ale ja go też wspierałam. Właśnie myśmy... No więc to jest to, że, jak, że opowiadając tak o mężu, myśl fajnie, żeby to nie... Wow, ale super może, żeby tak sobie nie myśleć, tylko na... Tak, to jest super. Że jeśli kobieta się poświęca, to jest norma, tak, a jak facet dokładnie się poświęca, to jest po prostu wow, tak, nie wiadomo to co, tak, nie? Jak niedawno przez internet przetoczyła się dyskusja o tym, że mężowie pomagają w domu. No jakby, i że to jest nie wiadomo to, co. No ale to, samo słowo pomagać, tak, to nie jest tak, słowo, tak, które rozumiem w tym miejscu powinno tak, być użyte, tak, prawda? Bo tak, dlaczego? No dobrze, ale okej. Okay. I teraz już w zasadzie kończąc, to mam wrażenie, bo tak jak powiedziałaś, że to nie chodzi o to, żeby tworzyć, a szczególnie w młodszych pokoleniach, szczególnie na spotkaniach dla kobiet, na spotkaniach dla mężczyzn, szkółkach, jedzień i tak dalej, żeby tworzyć jakieś podziały albo między kobietami a mężczyznami, albo jakieś konkurowanie, albo tego tak, typu tak, rzeczy. Tak. Dlatego zastanawiam się, czy chłopcy, młodzi mężczyźni i mężczyźni w ogóle w kościele dostają też przykłady różnych ról, czy oni też wychowywani są w kościele do ról liderów i znowu, jeżeli nie czują się liderami, bo przecież normalnie mogą nie być osobą, która będzie chciała być głową rodziny, na czele czegoś, być silnym tu, silnym tam, no to jest też na to miejsce? Wiesz co, mnie się wydaje, chociaż ja nie znam, widzisz, ja nie chciałabym robić uogólnień, prawda, takich nieuzasadnionych, nie zweryfikowanych. Moje wrażenie, więc mówmy o moich wrażeniach i moich obserwacjach. Chłopcy mają na pewno większą wolność i swobodę do bycia tym, kim chcą być. Takie mam wrażenie. Chociaż chłopców czasami w konserwatywnych środowiskach też tam się prześladuje za długie włosy czy za dredy, tak? Jak byłam właśnie na początku naszej rozmowy, mówiłam o tej wizycie w tych rosyjskojęzycznych kościołach w Ameryce, no to mój syn miał zawsze długie włosy, bardzo długie włosy, takie dotąd, potem miał dredy.
No i jakiś obcy pan w tym kościele zwrócił uwagę na jego dredy, czyli jakby dał sobie prawo, żeby skrytykować obcego chłopca, nie swoje dziecko, nie swojego wnuka. To jest bardzo takie nieładne, ale to właśnie wynika z takiego przekonania, że moja tradycja, czy moje przyzwyczajenia, pewne schematy, w których jestem wychowany, są jedynie słuszne. Tak? Mhm. No to znowu jest to ludzkie, wąskie myślenie, do którego wszyscy mamy silną skłonność. W środowiskach konserwatywnych jest to szczególnie widoczne. Wiesz co, wydaje mi się, że moje doświadczenie, moje obserwacje były takie, że chłopcy mają dużo więcej możliwości do działania i realizacji swojego powołania, jakie by ono nie było, niż dziewczynki. No chociażby dlatego, że stwarza im się warunki do tego, żeby dość łatwo, bezproblemowo wchodzili w rolę przywódczą. Tak? Chcą mówić kazania, daje im się możliwości głoszenia dużo szybciej, bardziej bezproblemowo niż kobietom. Uogólniam oczywiście. Także, ale z drugiej strony, żeby oddać sprawiedliwość właśnie też Kościołowi i pokazać progres, tak? Ja widzę silny trend w Kościele, żeby promować kobiety w rolach liderskich i kaznodziejskich. Widzę ten trend w moim Kościele i bardzo mnie ten trend cieszy, tak? Byłabym w tej chwili tchórzem, gdybym powiedziała, że nie, no bo bym po prostu kłamała, że mnie to cieszy mnie to. I widzę w wielu kościołach bardzo świadomą działalność pastorów duchownych, żeby dawać kobietom możliwości do działania. Mhm. Również właśnie w funkcjach przywódczych nauczania, bo to w Kościele o to też się rozchodzi, że kobieta nie powinna nauczać, bo gdzieś tak w Biblii jest napisane, prawda? Mhm. Że kobieta ma milczeć. Więc to mnie cieszy, wiesz? To mnie cieszy, że jest taki trend. I nawet mam wrażenie, że niektórzy pastorzy, żeby uchodzić za postępowych, to wręcz potrzebują udowodnić to sobie, jakby światu zewnętrznemu i Kościołu. Tak, nasz Kościół jest postępowy. Zobacz, u nas kobieta mówi kazanie. Naprawdę, no, dobrze, wiesz? Jeżeli takie trendy wyglądają. Tak. No, tak jak trendy na fitness i zdrowe odżywianie. To są takie dobre trendy. Tak, są dobre trendy i to jest dobry trend. No, także. I ostatnia rzecz, to pamiętam, że jak się poznałyśmy i miałyśmy jedną z pierwszych naszych rozmów, to ty opowiadałaś, nie wiem, czy też będziesz to pamiętać, anegdotkę o twoim chyba pierwszym cieście jako żony. Tak. Tak, to pamiętam, bo to jest taka moja historyjka. Było jakieś spotkanie nasze w naszej wspólnocie i jedna trochę starsza ode mnie dziewczyna, nie dużo starsza, tylko 3 lata starsza, czyli nie jakaś siostra w wieku mojej mamy czy babci, powiedziała coś takiego, no kto upiecze ciasto, bo to była taka imprezka, że każdy coś przynosił, to Ewa upiecze ciasto, musi się uczyć piec ciasta, więc niech zacznie się uczyć. I ja taka właśnie bezrefleksyjnie, niezdolna do tego, żeby wyrazić swoją opinię, ale nawet niezdolna do tego, żeby zakwestionować taki sposób myślenia. Ja po prostu przyjęłam, że tak, no przecież kobieta powinna, żona pastora, powinna umieć piec ciasta, a ja nie umiem piec ciasta. No i ja chciałam udowodnić wszystkim, że jestem taką wspaniałą chrześcijanką, nie? Ale ja byłam gówniarą, pamiętaj o tym, ja chyba miałam wtedy 21 lat. Więc ja byłam naprawdę gówniarą, ja byłam dzieckiem. I ja upiekłam to ciasto, to ciasto mi nie wyszło. To był biszkopt, który zamiast taki być biszkoptowy, to tak długo go piekłam, że on nie spalił się, ale tak się wysuszył i był taki inny. Byłam bardzo tym zawstydzona, wręcz upokorzona. Zaniosłam to ciasto i mówię, no nie wyszło mi. Na co oni tak z taką pobłażliwością, takim uśmieszkiem. No tak, że tutaj młoda kobieta się dopiero prawda, wdraża w rolę gospodyni domowej. Ja to do dzisiaj pamiętam jako wielkie upokorzenie, nie? Bo ja byłam zawstydzona tym, że to ciasto nie było. A jeszcze perfekcjonistka jakby, skrzywienie perfekcjonistyczne, więc wiedziałam, że to ciasto jest dalekie od ideału. No ale trudno, byłam pokorna i grzeczna. I przyszedł taki moment w moim życiu, że przyznałam, dałam sobie prawo do tego, żeby nie piec ciast i zacząć to ludziom komunikować. I to był taki przełom w moim życiu. To była taka rewolucja. I pamiętam, jak byłam na jakimś spotkaniu dla kobiet i mówię, ja nie umiem piec ciast. I te kobiety, szok, że nie umie piec ciast, ale że tak jawnie i tak otwarcie się do tego przyznaje.
nie umiem piec ciast i co więcej, nie chcę się nauczyć. Nie będę piec ciast. I to jest rebel, rozumiesz? Taka rebelia. No Boże, gdzie my żyjemy? Ale słuchaj, jakie mi to przyniosło uwolnienie, to był jeden z takich kamieni milowych w moim powracaniu do siebie, w mojej długiej drodze, by żyć w harmonii ze sobą i w harmonii ze Stwórcą. I do dzisiaj nie piekę ciast, jestem z tego dumna. Dzisiaj jestem z tego dumna. Nie piekę ciast i nie będę piec ciast. Nie mam zamiaru się tego nauczyć. Więc to jest takie moje właśnie, ta buntowniczość, nie? Jakiś taki element tej buntowniczej postawy. Super. I wolności, wiesz, droga do wolności. Okay. No. Bardzo ci dziękuję. Bardzo proszę, było mi miło. Mi również.